Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale, drugim z gry Pokémon Insurgence. Słuchajcie, jak wiecie, zaczęła się nasza wielka przygoda w regionie Toren, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek wam się podobał, jeżeli ten też się spodobał i chcecie kolejnych więcej i więcej i więcej, to nie zapomnijcie już teraz przywalić łapką w górę pod tym materiałem. No i jak nie subskrybujecie kanału, zróbcie to teraz, a ja powiem tyle. Musimy zdobyć jakiegoś Pokémona. W sensie musimy iść do laboratorium. Tutaj mamy las, z którego już wyszliśmy. Raczej nie chcę się tam znowu zapędzać, ponieważ wiecie, kultyści, te sprawy, lepiej się nie mieszać w coś takiego. Czy ja tutaj byłem? W tym domku chyba nie byłem. Czy słyszałeś już? Augur przybywa do naszego małego miasteczka. Wygląda na to, że on jest liderem tego regionu. Słyszałem, że ma Salamensa. Niesamowity Salamens. No to dobry smoczy. Smoczy jednak Pokémon. Profesor Sylvan, czyli to jest chyba ten profesor, daje i w jego młodym trenerom, którzy zaczynają. No rozumiem. Eevee jest specjalnym Pokémonem, ponieważ może ewoluować w różne typy. Świetnie. No świetnie, dobra. Trochę się dowiedzieliśmy. W ogóle dlaczego ona siedzi z parasolką w mieszkaniu? Jest głupia. Na to wygląda. Witam cię, niebieskowłosy przyjacielu. Czy jesteś trenerem? Musisz być gotowy na wszystko i dlatego daję nam potiony w liczbie mnogiej. Ciekawe ile tak właściwie. Wiem, że one leczą. Dziękuję bardzo, przydają się. Tam jest chyba Pokesener, znaczy nie Pokesener, tylko laboratorium. Augur przybywa do naszego małego Telnor Town. To jest niesamowite. On jest znany na całym świecie bohaterem. Fajnie wiedzieć, tylko ciekawy jestem, czy to jest ten drugi, czy to jest ten pierwszy, który nagle się odnalazł. Któż to wie? Większość gymów, które są w regionie Toren, around the tame, rather than the type. Aha, rozumiem. Na przykład Xavier, lider Vipic City, ma taki gym wzorowany lasem. A więc będą tam Pokémony trujące i robacze. O, ciekawy pomysł, prawdę mówiąc, żeby nie takie typowo typy, tylko na przykład wzorowane danym, nie wiem, biomem. I uwierz mi, nie chcesz wiedzieć, jakie Pokémon będzie miała elitarna czwórka. Kurde, no, dzieciak już nas straszy. Mam tylko 6 lat, ale wkrótce będę tak, dość dorosła, żeby mieć swoje już Pokémony. Nie mogę się doczekać. Jest Abra. Na szczęście nas nigdzie nie przeteleportował. No i co? No i co? No i co? No to tu chyba już musimy zawitać do tego laboratorium. Czy mam Pokémona? Jeżeli nie, jestem pewien, że profesor Sylvan będzie szczęśliwa, dając ci jednego. Czy tam szczęśliwy? Nie wiem, czy to jest on, czy ona. A nie, ona! Eevee. To co my tutaj? Eevee'ego dostaniemy? Serio? Eevee jest tutaj starterem? Zawsze? Nie ma innych starterów. O, jesteśmy z naszym małym przyjacielem. Jest jeszcze tam ktoś inny. Posłuchaj, profesor, te Pokémony. One są słabiakami. Nie mogę ich trzymać już dłużej. Aha, chcę, żebyś je wzięła. Ale to zaraz, on daje jakieś inne Pokémony? Czego się tym martwisz? Wiem, co zrobiłeś, to prawda. Robiłem bardzo złe rzeczy, okropne. Ale nie ma powodu, żeby te Pokémony miały umrzeć. Hello? Och, Damien, i ty musisz być Judy. Czyli dobra, myślę, że to ona mówi. Ja jestem Damien, a to jest Judy. I przybyliśmy tutaj wziąć Pokémony, tak żebyśmy mogli sobie pójść do lasu. Ten nieznajomy nic nie mówi. W ogóle dość dziwnie wyglądający typek, wiecie. Na czarno ubrany, czarny garniak, kapelusik. Podejrzana sprawa. Sylvan, jeżeli nie weźmiesz tych Pokémonów, wypuszczę je. I z pewnością zginą w dziczy. No to nieźle, ją szantażuję poniekąd. Albo weźmiesz, albo one umrą. Możesz dać je nawet tym dzieciakom, prawda? Profesorka nic nie mówi. Połóż je tutaj na stole. Bardzo dobrze. Czy on tutaj daje jakieś Pokémony? Czemu on bardzo chce się pozbyć tych Pokémonów? Przepraszam, przepuśćcie mnie. I poszedł sobie, nie przedstawił się, nie wiem jakim on jest. A więc wasza dwójka jest tutaj po Pokémony? Tak, madam. Rozumiem. I co? Ten człowiek, który był tutaj przed chwilą, jest jednym z moich kolegów z uniwersytetu. Jest naprawdę mądrym gościem i naprawdę świetnym, świetnym naukowcem. Ale jest również liderem The Cult of Perfection, czyli on jest jednym z liderów tej strasznej organizacji. Liderem kultu? Ci ludzie są źli, profesor. No właśnie, nie powinniśmy rozmawiać, ani ty nie powinnaś w ogóle rozmawiać z kimś takim, a tym bardziej przyjmować od nich prezenty. No poniekąd ma rację ten mały dzieciak, jakby nie patrzeć. Powiedz mi, Damien, Judy, czy słyszeliście kiedyś o Delta Spaces? Szczerze mówiąc, nie słyszałem.
Tak więc pozwólcie, że wam wyjaśnię. Delta Pokémony są to Pokémony based on the funnel in the Hoenn region. Nie wiem, co to jest Hoenn region, ale jest to region, który jak widać jest dość daleko. Są to Pokémony, które mają inne DNA niż zwykłe Pokémony. Mają też inne typy niż normalne. Tak na przykład... że Dragonite ma elektryczny typ, albo wodny typ Porygona. Ej, no to fajne, jakby nie patrzeć. Teraz na stole są tam Pokémony, które są tymi Deltasami. Nie jestem nawet pewna, jakich typów one są, ale wyglądają na to, że są eksperymentami Bulbasaura, Charmandera i Squirtle. Świetne. Teraz, normalnie powinnam dać wam Eevee jako Pokémona, żebyście rozpoczęli swoją podróż. Ale są tam też jeszcze trzy inne Pokémony. Aha, a więc oferuję wam to. Możecie wybrać jednego z tych trzech Delta Pokémonów, albo wybrać Eeviego jako standardowego startera dla trenerów. Jeżeli chcecie Eeviego, porozmawiajcie ze mną. Jeżeli jakiegoś innego, wybierzcie go. Judy, nie wiem co robić. Nie podoba mi się pomysł tworzenia Pokémonów przez mordercę. Właśnie, żeby wybrać Pokémona, którego stworzył morderca, ten lider tego kultu. Tak, ale też nie chcę, żeby tego typu Pokémony pozostały na zawsze samotne. Wybierz coś szybko. Nie wiemy, kiedy Augur przybędzie. Dobra, słuchajcie, mamy do wyboru Eevee. Nie oszukujmy się, nawet jeżeli tu będą jakieś nowe formy Eevee, to jak wiele razy wybieram Eeviego? Ja bym wolał wybrać jakiegoś Delta Pokémona. I co my tu mamy? Czyli tu jest na przykład Fery i psychiczny typ Bulbasaur. Delta Bulbasaur. Czy jest moim wyborem? To jest ma typ Fery i psychiczny. Nie, jakoś tak Fery Psychic, nie wiem, czy mi bardzo odpowiada. Co jest z drugim? Masakra, ale on świetnie wygląda. Połączenie typu duch i smok. Masakra, ale dobre połączenie typów. O kurczę, to jak Giratina. Delta Charmander. Raczej go wybiorę, powiem wam, ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda Delta Squirtle. Kurde, żółw ninja ewidentnie. Typ ciemność i walczący. Nie, słuchajcie, nie ma opcji. Muszę wybrać tego Charmandera. Nie ma innej opcji, dokładnie. Wybieram go. Czy jesteś pewny? Tak, jestem pewien. A więc wybrałem Charmandera. Czy chcę mu dać imię? Tak, chcę mu dać imię. Ale masakra, to jest w ogóle... Ej, czekajcie. On jest w ogóle wygląda na takiego kościanego smoka. Będzie takim pewnie kościanym smokiem, skoro ma taki, wiecie, już wygląda jakby był z kości, a jeszcze będzie miał typ smoczy. Od razu mi się przypominają Heroesy Trójka, gdzie był kościany smok w zamku z nekropolii. A mogę... Ile może być? Czekajcie, zobaczmy. To tak z ciekawości. A nie, ksywa nie może być zbyt duża, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć maksymalnie. Chciałem go nazwać jakoś pożeracz dusz, czy coś w tym stylu. Albo na przykład śmierciożerca, ale to też za długie, nie, to za długie, to pasowałoby w sumie nawet, ciekawa ksywa. Kurczę, jak ja cię nazwę? Zawsze mam z tym problem, nazywanie Pokémonów zwykle zbyt szybko, nie wymyślam fajnych ksywek, a jak wymyślę, to zwykle niektórzy mówią, o super ksywka i w ogóle jest takie nice, ale jest część ludzi, którzy mówią, słabe to było, słaba ta ksywka, no i mam nadzieję, że dzisiaj takich nie będzie ludzi. Dobra, Charmander, jest on w ogóle płci męskiej, okej. Kościany smok to też za dużo, a może Skull Dragon, tak coś po angielsku, może takie bardziej polskie wymyślić jednak. A może, Soul Eater. To jest coś na styl, wiecie, jak właśnie wspomniałem o tych śmierciożercach, oni się tam nazywali Death Eaters, czy jakoś tak, nie pamiętam już jak to po angielsku było, jak to brzmi po angielsku, ale Soul Eater to taki pożeracz dusz i uważam, że to jest bardzo dobra ksywka, a więc Soul Eater, świetna ksywka dla takiego Pokemona. Ciekawe, czy on wybierze Eevee, czy jednego z nich, a jednak nie. Myślę, że wybiorę tego tutaj. Zamierzam wybrać Pokemona Delta, tak samo jak ty. Pewnie normalnie by wybrał Eeviego, gdybym ja wybrał też Eeviego. Hej, Judy. Zanim udamy się do Shade Forest, co powiesz na walkę? Myślę, że to jest świetny moment, żeby przetestować nasze nowe Pokémony. Let's go! Okej, w ogóle jakie przejście z walki! Ej, masakra, wygląda jakbyśmy rzeczywiście walczyli w budynku! Damien. Okej, Damianie. Ma typ, jak już mówiłem, my mamy duch, kurde, on jeżeli ma jakiś cios typu, typu oczywiście ciemność, to walnie nas super efektywnie. A jak będzie używać ciosów walczących, to nic nam nie zrobi, tym żółwiem ninja. Ile Twister zabierze? Mamy w końcu staba od tego ataku. Kurde! O kurde, no jak ja mam to wygrać niby? Ej, dobra, życie nam się zaczyna komplikować to bardzo mocno. Dawaj jeszcze raz Twistera. Dobra, splinczowaliśmy, ale fart. Ej, no mogłem przegrać swoją pierwszą walkę, ale teraz to musiałby skryta chyba walnąć. I...
No nie! Zabrał nam teraz więcej! No nie wierzę, no to jest już nie fart. To jest już nie fart przegrać swoją pierwszą walkę, dlatego że rywal miał przewagę typu i w ogóle nie wiem dlaczego zabrał nagle tyle więcej. No świetnie, wow, wygrałem. Może pewnego dnia będę mógł iść na salę, no świetnie, Damian już uzna, że to za jakiegoś mistrza, bo mnie pokonał, świetnie, no po prostu najlepiej. Dobrze, że nie gram na Nuzlocku, bo to byłaby naprawdę krótka seria. Dobrze, Judy, taki jest deal. Idę teraz na północ, do Shade Forest. Tam jest taka wielka jaskinia. Ej, masakra, nie, ja tam nie chcę wchodzić, ja tam byłem, chłopie. Tam jest rzadki kamień. Spotkamy się tam, okej? Okay? Nie wiem, czy to jest Damian dobry pomysł. Tam byli kultyści. Judy, czy możemy porozmawiać przez chwilę? Damian ruszył, zanim mogła mu coś dać. Ale chcę, żebyś to wziął. Pokédex, pięknie. Ten Pokédex jest takim indeksem dla Pokémonów. Indeks, od razu studia. Wow, indeks. Trzeba zapełnić indeks z dobrymi ocenami. A tutaj Pokémonami. Szkoda, że takich nie ma na studiach, co nie? To jest takie miejsce, gdzie kolekcjonujesz wszystkie Pokémony. No, ja rozumiem, one się tam zapisują dane o nich, rozumiem. Jeżeli tylko zobaczysz Pokémona, zostanie on zarejestrowany w Pokédexie, ale jeżeli go złapiesz, to Pokédex całkowicie wypełni informacje o tym Pokémonie. W każdym razie, powinieneś teraz ruszyć do swoją własną przygodę. Kieruj się na północ, no, Telnor Cave, w głąb lasu, ale uważaj i powodzenia. Świetnie. No, to się dużo dowiedzieliśmy, ale mówię, porażka? Porażka tak na początku, to tak powiem wam, że średnio. Czy mój Pokémon... Ej, on ma 7 level? On miał 7 level wcześniej? Czy miał 5? Nawet nie sprawdziłem poziom. Jak to wyglądają jego statystyki? Atak zwiększony, Special Dive w ogóle ma Spirit Call. Co to jest za abilitka? Aha, że zwiększa siłę tych ciosów typu duch. Rozumiem. Tu w ogóle już mamy, wiecie, jakbyśmy chyba... Czekajcie, nie, co to jest? To, co tutaj się przedstawia. A, to są IV-ki i IV-ki, jej genialne, czyli mamy 18 IV-ek pod speeda. Pod atak nie mamy żadnej IV-ki, powiem wam, że trochę średni mi Pokémon się trafił. No przynajmniej szybki może będzie w przyszłości, oprócz tego mamy ataki. Co to jest w ogóle? Ribbons. Nie wiem, o co biega. Czyli mamy, gdzie go spotkaliśmy i jakie ma typy, no ale typy to on ma świetne. On będzie silnym Pokémonem, jestem pewien. Jestem pewien, że tak się stanie. Kurde, zapomniałem, że na X-a sobie już teraz zmieniłem bieg normalnie. To co? Kierujmy się do lasu w takim razie z naszym Soul Eaterem. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Tutaj to byliśmy? A tak, byliśmy tutaj, no tak, tutaj. Przecież rozmawialiśmy, tu znowu Damian się pojawił. Shade Forest. O, teraz już mamy odblokowane przejście, ale mamy również walkę i super wygląda ten motyw wchodzenia do walki. Ghastly, Pokémon typu duch. No to duch na ducha. Dobra, dawaj Twistera, ja potrzebuję wbić jakiś wyższy poziom doświadczenia. Leak, aj, super efektywne, pamiętajcie, jeszcze może sparaliżować, na szczęście nic takiego się nie dzieje. Dawaj kolejny raz Twister, pięknie. Ghastly poległ w walce. 34 punkty doświadczenia, za dużo to nie jest, ale powolutku. I co to jest za przedmiot? Dexnav. Jak to Dexnav? Tutaj dostajemy Dexnav, od tak sobie leży na ziemi. No witam cię, ten las jest dość niebezpieczny, nie powinieneś być w domu? Wiesz co, nie. Tak właściwie nie wiem, gdzie jest mój dom nawet. Hiker Max. Wysyła Machopa. No to dobry Pokémon dla mnie, bardzo dobry Pokémon. Jednak walczące, czy tam normalne, to wiecie, duchowi to nie zrobią za dużo. No chyba, że ma jakiś wyjątkowo dobry... A tak, w ogóle czekajcie, w lewym dolnym rogu mamy ten Def 66. A, czyli pokazuje nam, jak bardzo nam obniżył dane statystyki, czyli że teraz mamy obniżone o połowę. Ej, świetne, że coś takiego jest pokazane. Masakra, świetna, świetna rzecz. No i pięknie. Hiker Max przegrał. Masz dość silne Pokémony, no ja wiem o tym, że mam. No i co mi powiesz? To była dość dobra walka. Oczywiście, że to była dość dobra, znaczy dość. Ja uważam, że z mojej strony to była perfekcyjna walka. Nie mogłem jej przegrać. Tam jest jakiś ziomek od robaków, ale nie ma tutaj już nic więcej interesującego. Jako tako nie. Ej, w ogóle nasz Pokémon chodzi za nami, co też jest bardzo fajne. Kiedy widzę takiego pożeracza dusz tuż koło nas, fajnie to wygląda. Jest bardzo wiele typów Pokémonów na tym świecie. Moim ulubionym są robaki. No dobra. Ej, masakra, za każdym razem te przejścia są takie inne. Co sprawia, że gra na pewno nie będzie monotonna, kiedy będziemy walczyć. Kakuna. Świetny Pokémon do wbijania punktów doświadczenia, bo po pierwsze wyższa forma, ewolucja, więc na pewno da nam więcej. O, def 1,5, czyli widzicie, że o 1,5 zwiększył mu się teraz, zwiększyła mu się obrona. Teraz kolejny def, a więc już dwukrotnie zwiększona obrona. Fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie, że coś takiego tutaj dali. Nie trzeba liczyć, ile razy tam użył dany Pokémon, danej, wiecie, podwyższenia statystyk. Może być. Dobra, mamy 8 level.
W ogóle Charmander, który nie jest ognisty, tego to jeszcze nie grali. Ma płomień, ale taki straszny płomień. W ogóle ten płomień to ma taką buźkę, mi się wydaje, przerażającą. Fajnie, fajnie. Jest coś tam ukrytego. Nie wiem, czy jest coś ukrytego, ale jest jakieś przejście. A w nim Caterpie. Dobra, Caterpie. Myślę, że Soul Eater pożre twoją duszę. No, nice. Tackle. Uuu, jaka szkoda. Jaka szkoda po prostu, że ma typ duch. No, smutne to, smutne. Ale przypatrzcie się na jego ogon. Jego ogon naprawdę ma taką dość śmiejącą się minę. Ej, straszne to jest. Przerażający Pokémon, a ty pewnie będziesz mieć jakieś elektryczne. Ten las niebezpieczny, nie jest bezpieczny dla takich dzieciaków jak ty. Serio, tak myślisz? No zobaczymy. I co? Juggler Sam. Ipom. Kolejny Pokémon typu normal. I to się ceni. O no, chyba że będzie mi piachem. Patrzcie, teraz celność. Tak jakby raz 0,66. No fajnie, 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 że to jest przedstawiane. O, obniża obronę. Ej, wszystkie statystyki będzie mi tak pokazywać. Po prostu dla twórców wielkie propsy za to, co oni tutaj wymyślili z czymś takim. Tylko proszę cię, no muszę cię trafić. Kolejny Twister, okej. W ogóle ja Pokeboli to jeszcze nie dostałem, prawda? Chyba nie dostałem żadnych Czy nie, dostałem Pokebole. Tak, dostałem Pokebole, będę mógł łapać coś. Ale na razie nie wiem, czy chcę łapać takie standardowe Pokemony. Być może, kto wie, może jeszcze więcej Delta Pokemonów gdzieś tu występuje. A kto jest kolejnym pokiem? Starly! Okej, ciosy niestety latające. Kurde, ej, no teraz nie mogę trafić go przez to obniżanie celności. Jeszcze obniża nam atak, zaraz się wszystkie statystyki będą jakieś obniżone. Dobra, próbuj Twisterem. Twister jednak ma większą moc od zwykłego Scratcha, no bo mamy staba od tego ataku ze względu na nasz typ. Dobra, kolejny raz, Growl, znowu obniżenie. Wszystko o połowę zmniejszone na razie, zarówno obrona, atak, jak i celność. No i niestety to zmniejszenie celności jest denerwujące. Teraz już tak bardzo dotkliwie nam nie będzie zmniejszać statystyk. No nie wierzę, znowu nie trafiam. Dobrze, że mamy jeszcze te Scratche, bo inaczej to bym w ogóle nie miał już czym atakować. Dobra, ostatni Twister, trafiamy, może załatwi Starliego. Załatwił. Pięknie. Ja wiem, że trzeba chyba by iść zaraz podleczyć Pokemona, bo... wiecie, co to się może skończyć dla mnie, jak fatalnie. Widzisz, że zaraz nie będę miał... Dobra, nie, no bo my się kierujemy do jakiejś jaskini. Nie, ja muszę odnowić sobie ataki. Nie ma innej opcji. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. No, a jak będzie przy okazji jakiś Pokemon, którego można załatwić Scratch... No, akurat tego to my Scratchem no, nie załatwimy. A szkoda, szkoda. Dobra, uciekaj. Ciebie, Gastly, oszczędzimy. Powiedzmy, że to jest gest mojej dobrej woli. Oszczędzamy go. Kurczę, przeszedłem dość kawałek. Okej, okay, ale jak mówię, chodźmy czym prędzej. To jest Telnor Town, muszę zapamiętać. Na razie ten wielki bohater jeszcze się tutaj nie zjawił. Tak, weź mi wylecz Pokémon, jeżeli możesz. O, jak fajnie, zniknął, poszedł tam. Fajnie, fajnie to wygląda. Dziękuję, że czekałeś. Tak, twoje Pokémon już są w pełni zdrowe, a to dziękuję bardzo. To wszystko się ceni, a my idziemy dalej. Chodźmy dalej zobaczyć, czy rzeczywiście, bo ja zmierzam ogólnie do jaskini, tylko że to nie jest ta sama jaskinia, co myślałem, że myślałem, że nie, wysyłają nas do tej tajnej bazy tego mrocznego kultu, ale nie. Ej, a tu jakiś chyba kolejny przeciwnik? Nie. Zamiast tego zaatakował mnie dziki Gastly, ale trzeci level myślę, że nawet nie ma co marnować na niego tutaj ataków, no bo no nie da on mi za dużo doświadczenia. Hech. Wygląda na to, że jesteś gotowy, żebym zmierzył cię moim super Pokemonem. Zobaczymy. Czy jesteś gotowy, tak czy nie? Wątpię, żebyś był. Patrat. No to typ normal. Naprawdę, dawajcie mi więcej tego. Mam nadzieję, że nauczy się zaraz jakiegoś potężniejszego. Twister jest spoko. Już się cieszyłem, że rywal ma Pokemona normalnego i nic mi nie zrobi. Okazuje się, że ma super efektywnego bajta. Dobra, nie jest dobrze, ludzie. Serio, te Patraty, wysokie levele, naprawdę, przechodzenie tego na Nuzlocke za pierwszym razem to byłoby samobójstwo. I kto kolejny? Pidaf. Kurczę, Pidaf. Dobrze, że nie od razu, Unfezant jakiś. Dobra, muszę się podleczyć. Dobra, 20 punktów życia uzdrowione. No i co, Gast. No to niestety wiedziałem, że będzie miał zapewne ciosy latające, a nie tylko ciosy normal. Wiecie, fajnie byłoby, gdybym mnie bił z czegoś, co mi nie zaszkodzi. Dobra, dawaj dalej. W ogóle nie wiem, czy mój Charmander powinien być robiony bardziej pod specjalny atak, czy pod fizyczny. Pytanie dnia. Ma zwiększone statystyki ataku, ale szkoda, że tych IV-ek w ogóle nie ma w ataku. To jest dość przerażające. Że fajnie, że speed duży, ale ten atak to taki średni.
Confuse Ray. No to dobry, dobry ruch. Tego to się możesz uczyć. Czy przegrałem? Czy oszukiwałeś? No, użyłem jednej miksturki, ale to nie jest znowu oszustwo. No bez przesady. O, jakiś ball. No to ball to pewnie będzie zwykły pokeball. Dokładnie. Świetnie. Dobra, co dalej? Tu byliśmy. Wolę chodzić wszędzie, bo wiecie, jeszcze raz, że możemy znajdować na przykład pokebole po prostu na ziemi. Nie będę wydawać fortuny na kupowanie ich w sklepie, a poza tym może coś jeszcze ciekawego. Dobra, kolejna przeciwniczka. Jesteś gotowy, żeby przegrać? Nie będę mieć żadnej litości. No zobaczymy, niebieskowłosa... galerianko? Nie wiem, przypomina mi jakąś galeriankę normalnie. Dobra, jakbym zaczął tak walkę ładnie od Confuse Ray, to jest dobry początek, bo przeciwnik zawsze może się sam uderzyć. No i... nie, użyła wzrostu, zwiększyła swój specjalny atak. I zwykły atak również. Ten atak działa w ogóle mocniej, kiedy macie ten... słońce działające. No i co zrobi? Pięknie, bije się sama. No więc warto było tego użyć. Być może, wiecie, ze zwiększonym atakiem, kto wie, może zrobić mu jakąś tam trudność. O nie, już wyszła z zamrożenia. Poison Sting. No na ducha to Poison Sting nie jest nikt zbyt dobry. A więc kończ waść wstydu oszczęść, pożar jej duszę, że tak będę mówić. Wiecie, ksywa musi... 347 punktów doświadczenia. Ksywa musi zobowiązywać. Level 11. Ciekawy jestem, na którym ewoluuje. Czy tak standardowo gdzieś między 16 a 18, a może jest to zmienione tutaj. Tam może coś jeszcze jest. Kurde, dziki Pokémon. Czy w tym lesie... o, jest i Caterpie, ale mówię, nie wiem, czy będę na was tracić czas. Caterpie, wiecie, dzikie Pokémony i też na tak niskich levelach to raczej mi nie dają nic specjalnego. Super Potion. Może być, przejdziemy się tam znowu. Przydałoby się, znaczy mam Reapera. No, nawet nie do rany są. Też Pokémony warte, żeby się przyjrzeć im po prostu. Ale dobra, nie. Idź dalej. Zobaczymy. Nie, tu już nic nie ominęliśmy. Dobra, bałem się, że może coś jeszcze zostawiłem. Jakiś przedmiot gdzieś pominąłem. Ale jak widać, wszystko zebrane. Tutaj nie ma? Tu już nie ma nic. Tak więc wychodzimy z tego lasu. Nie, nie wychodzimy z lasu. Wchodzimy na kolejną część lasu. I jest jaskinia. Telnor Cave. No to tutaj jakieś zapewne fajne Pokémony kamienne. Fajnie byłoby, gdybym spotkał coś nowego. Diglett. O nie, Diglecie. Ciebie sobie odpuszczę. Nie tym razem. W sumie to jest może dobry motyw, żeby w tym momencie użyć sobie jakiegoś tego Ripela. Wiecie, w jaskini to co chwilę może mnie ktoś spotykać, a tak to przynajmniej będę miał chwilę przerwy od ciągłych walk. Znowu Pokeball. Pokebole leżą na ziemi, ktoś tu chyba je specjalnie porozrzucał. Tam jest jakiś team. No dobra, ale zamiast tego kolejny przeciwnik. Chcesz walczyć? No tak... Mogę zawalczyć, ale w ogóle, kurczę, strasznie dużo trenerów od razu na początku się na nas rzuca. Ja nawet mam jednak, no Machop, jak są takie Pokémony jak Machop, to okej, wszystko rozumiem. Tylko, że no nie zawsze będziemy trafiać na Machopa, który nam mówi, no co, fokusuje się, dobra, ja nie mogę też używać ciągle Twistera. Chociaż Scratch będzie mniej skuteczny, to jednak nie chcę, żeby mi te Twistery się szybko skończyły. Bo znowu by to musiało się wiązać z tym, że cofam się do Pokécenter. Obniża obronę. Gorzej jak kolejny Pokémon będzie miał na mnie jakiś super efektywny atak, bo... oj, i kogo wysyłam? Geodude. No, obniżył nam obronę. No dobra. To tak nie fajnie. Daj jeden Confuse Ray. Tak troszeczkę spróbujmy się ubezpieczyć na wypadek, gdyby, nie wiem, miał coś mocnego, ale uderza się. O to chodziło. Bij się, Geodude. Dobra, teraz Twistery. To niech będą potężne Twistery. Twister tutaj... o, jeszcze flinch, świetnie. Twister tutaj to jest, wiecie, no specjalny atak, więc no w sumie może powinniśmy być bardziej jednak pod specjalny atak robić tego Charmandera. No i dawaj w końcu tego Machopa. Jak mówię, Machop nie ma nic skutecznego, a zresztą kolejny Scratch już chyba zakończy jego żywot. Świetnie, może 12 level wejdzie tyle jak Expa 112, chyba za mało. No, za mało. Teraz to już potrzebuje znacznie, znacznie więcej. No dobra. Załatwione. Czy mogę podejść do tego? Nie, chyba dopiero jakbym miał możliwość pływania mogę podejść sobie po ten TM-ek. Tutaj nic nie ma. Oj, Ripple przestał działać, tak więc można się spodziewać teraz dzikich Pokémonów wszędzie. Nosepass! O, 9 level. No dobry teoretycznie do trenowania, ale chyba wolę na razie się skupić na zwykłych trenerach. Co tu jest? Takie dziwne to jest, ale nie mogę z tym wejść w interakcję. Jakby jakiś węgiel normalnie, jak w Minecrafcie. Kolejny. No... no i Geodude.
Na razie, jak widzimy, tutaj takie zwykłe, standardowe Pokémony. Występują te Delta Pokémony, ale jak je zdobyć? One są dopiero, wiecie, to są Pokémony jakby tworzone przez ludzi, przez modyfikacje zwykłych Pokémonów. Czy ty nie jesteś może czasem zbyt młody, żeby podróżować z Pokémonem? Wiesz co? No chyba nie. Nie znasz zasad, że w świecie Pokémonów zwykły dzieciak podróżuje od razu już z Pokémonem? Tyrocue. No to Pokémon, który raczej nam no nie zaszkodzi. Mówię, ten nasz... O nie, użył rozpoznania. W tym momencie może nas bić. To nie jest dobre. Jak już nas rozpoznał, to teraz nawet tackle nas bije, widzicie? Jakbyście nie wiedzieli, po co jest ten atak, Force Act to już wiecie. Jak trafiacie na ducha, używacie go i nawet ciosy typu walczącego i normalnego trafiają, no tylko że on użył tego na siebie. Kolejny Pokémon, jeżeli będzie też walczącym, to mi nic nie zrobi, ale on będzie miał pewnie kamiennego. Rock'n'Rolla. No to takie dość zdziwienie z mojej strony, że Rock'n'Rolla, no flinch. No Scratchem to my nie zrobimy, więc za dużo, więc trzeba bić tym atakiem. Harden. No dobra, może teraz użyj tych Scratchy, wiem, że może nawet trzy będą potrzebne. O masakra, nawet więcej. Dobra, wiecie co, chyba zakończmy tę walkę. Jak trzeba będzie się cofać, to się cofnę już. Też mogłem użyć Confusora i liczyć, że się sam uderzy. Ale dobra. Okej, Rock'n'Rolla. 118. No i pokonany, kolejny już pokonany. Dobra, idziemy dalej. Czy tu będzie więcej trenerów? Bo już jest bardzo sporo trenerów, ale to naprawdę wymaga takiego częstego wracania się, jeżeli byśmy chcieli przejść całą tę jaskinię. Cubone, o, no to jest Pokémon, który by pasował do mojego Soul Eatera. Wiecie, jednak tamten mój Pokémon cały kościany, ten ma kościaną maskę. Cóż by tu nie pasowało? Normalnie by się na pewno zaprzyjaźnili i czuliby się jak dobrzy kumple. Kolejny Cubone, jak mówię. W sumie Marowak niezłym Pokémonem być może, któregoś z tego typu Pokémonów złapie. I co? O, jest i Damian. Judy, ależ ty jesteś wolny. Dzięki. W każdym razie, wydaje mi się, że ten rzadki kamień, o którym mówili, jest gdzieś tutaj. W tej męski nie możemy go przegapić. On mi opuści Telnor Town żywy. Kto to powiedział? Ej, kto to jest? Mój agent jest już na miejscu. A jak tam z twoim? Też jest? Tak. I ma swojego najsilniejszego Pokemona. Umrze zanim opuści Telnor Town. Bardzo dobrze. Ten augur sprawia, że wiecie, że tak napawa go taką nienawiścią. Miałem szacunek do tego pierwszego augura, ale ten jest bezużyteczny. Aha. Przechodzi jak idiota po całym regionie i szerzy propagandę. No rozumiem, czyli oni taki mają pomysł. Słyszałeś już te śmieszne rzeczy? Urodził się w ogniu i w światłości. I nawet się, wiecie, zerna, że tutaj jakby... Nie, no masakra, no to rzeczywiście ten... On musi być dziwnym gościem, czyli on rozpowiada takie plotki. Wcześniej wydawał się być taki normalny podczas tej przemowy, która odbyła się rok temu. I ludzie z nim współpracują. Nie musimy się z nim już chyba przejmować dzisiaj, czyż nie? Idźmy dalej. O masakra, spisek przeciwko augurowi Judy. To byli kultyści. Czy słyszałeś, co oni mówili? Oni zamierzają zamordować augura, kiedy tylko przybędzie do Telnor Town. Nie mogę uwierzyć, że udało nam się to podsłuchać. My musimy mu pomóc. Musimy wrócić i ostrzec augura, zanim dokonają zabójstwa na nim. Musimy się spieszyć. Augur już pewnie przyjechał. Szybko, ruszajmy. No to się dzieje. Jesteśmy w Telnor Town. Damien, Judy, spóźniliście się. Augur przybył 5 minut temu. Czeka na waszą dwójkę w ratuszu, Judy. Musimy się spieszyć. Augur może zostać zaatakowany w każdej chwili. O masakra, ludzie. Jak tam mój Pokémon? Nie jest uzdrowiony, tak więc oczywiście pójdziemy czym prędzej do centrum Pokémon, żeby jednak wyleczyć Pokémona. Kto wie, czy w ogóle, czy ja mogę cokolwiek tam zdziałać. Augur jest pewnie jednym z najsilniejszych tutaj trenerów w regionie, więc wiecie, w czym mogę pomóc mu ja? Ktoś tak nieprzygotowany w ogóle do walki, który dopiero zaczął swoją przygodę. Masakra. Ale dobra, ludzie, słuchajcie, kolejny odcinek zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli już nie możecie się go doczekać, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę,
Im więcej zobaczę, że ludzi po prostu lajkuje te filmy, że chcecie rzeczywiście tę serię częściej, to ona będzie się częściej pojawiać. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał, a ja się z wami już widzę, no oby jak najszybciej. Ale to tyle na dzisiaj, tak więc cześć i czołem i do następnego. Hej!